Barbara Kurdej, szatan raczej niespecjalnie kryje się z poglądami politycznymi. Choć za głośne wyrażanie swoich myśli i przekonań swego czasu przyszło jej słono zapłacić, aktorka tylko przez jakiś czas nieco mocniej gryzła się w język. Przypomnijmy, że jej wpis o funkcjonariuszach Straży Granicznej wywołał ogromny skandal. W TVP stała się szybko jedną z najbardziej znienawidzonych osób, a sami rządzący nie zostawiali na niej suchej nitki. Sprawa stała się na tyle głośna, że kurdej, szatan trafiła nawet do białoruskich mediów, które postanowiły wykorzystać jej wypowiedzi w celach propagandowych. Nic więc dziwnego, że na pierwsze sondażowe wyniki wyborów aktorka czekała z wielką niecierpliwością. Gdy równo o 21 podano wyniki Exit Poll, Barbara natychmiast zamieściła nagranie na swoim Instagramie. Wraz ze znajomymi w busie wzniosła toast w papierowych kubeczkach. Frekwencja 73%, frekwencja większa niż w 1989 roku. Świadczy to o tym, jak bardzo zniszczyli nam kraj. Polacy. Piękna mobilizacja, wykrzyczała Barbara. Filmik jednak nie spotkał się z równie entuzjastycznym odbiorem. Od razu pojawili się bowiem zwolennicy obecnej władzy. Którzy ruszyli do ataku na Kurdej, szatan, przypominając oczywiście aferę ze Strażą Graniczną i wieloletnią współpracę z TVP. Jak to się stało ze w tym tak bardzo zniszczonym kraju? Ludziom dzieje się lepiej. Polacy wracają masowo do tego zniszczonego kraju. To co teraz nie fałszowali już wyborów. Proszę mi pokazać te zniszczenia. Zrzemali się fani. Jeden z komentarzy na tyle zabolał Kurdej, szatan, że ta postanowiła ostro na niego odpowiedzieć, wdając się w pyskówkę. Tej pani to już podziękujemy. Jak pracowała w TVP, to było wszystko dobrze, a jak opluła polski mundur i ją zwolnili, to taka koalicyjna się zrobiła, że nada, napisał jeden z internautów. Pracować w TVP to ja zaczęłam za starych rządów. A jak pis doszedł do władzy i zaczęli wprowadzać te swoje szokujące ustawy. Od początku chodziłam na marsze. Od początku mówiłam, co mi się nie podoba, ale. Po pierwsze byłam tam pierwsza. Po drugie, kurski dopiero się rozkręcał. A jak już czuli się umocnieni i wiedzieli, że wygrają kolejną kadencję, to w 2019 roku zwolnił mnie jednego dnia z prowadzenia wszystkich trzech programów i innych koncertów. Bo właśnie, była byłam wygodna i właśnie mówiłam głośno, co mi się nie podoba. Więc bzdury piszesz, bo nic nie wiesz, odpisała kurdej, szatan. To jednak nie był koniec. Aktorka wdała się w peskówkę z jeszcze jedną osobą. To w końcu sfałszowali te wybory, bo tak zamęt siałaś, zaczepiła ją inna internautka. Nie siałam zamętu, tylko zalecałam ostrożność, słoneczko. I udostępniałam to, co ludziom się przytrafiało. O tym, co mi się przytrafiło przez te dwa lata, też jeszcze kiedyś dokładniej opowiem. Uważam, że ludzie powinni wiedzieć, oznajmiła tajemniczo rozwścieczona kurdej, szatan, czytaj też, barbara kurdej, szatan pilnie przekazała zaskakujące wieści. To jest jakiś dramat miał być wielki hit, a skończyło się klapą. Barbara kurdej, szatan i Sławomir stracili posady prowadzących kurdej, szatan wspomina odejście z TVP. Nagonka dała jej się we znaki.